Dobry wieczór wszystkim słuchaczom z tej strony Noa, ze mną jest JJ. Witam serdecznie i z nami specjalni goście, jak zawsze w naszych audycjach zresztą. Yes, <laughs> Wysoki Wave i MKX, którzy są tuż przed wydaniem swojej wspólnej płyty. Tuż, tuż. Dokładnie dwie godziny. Dwie <noise> godziny do premiery. Maciek, jaka był, jaki był koncept na tę audycję? Pogadamy trochę o tym, co było, co się działo chłopaków wcześniej, o tym, co się dzieje teraz, o płycie, ale traktujemy tą gadkę jak listening party, jak zrobienie trochę warm-upu przed tym, co czeka was o północy, no i też jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to koniecznie wbijajcie na koncert chłopaków, bo tutaj w Niełaz Barze będzie rozpierdol, tak czy nie? Tak, Oczywiście. już macie już macie te plany. A jeśli słuchacie nas on demand i nie słuchacie nas na żywo, no to po prostu będziecie mogli nie tylko sprawdzić płytę chłopaków, ale też posłuchać trochę o backgroundzie. To jest pierwszy raz, kiedy robimy taką opcję, że właściwie tuż po audycji wlatuje płytka do sieci, więc miło no, nice. Was powitać. No, w, w ogóle jest fajna opcja, musimy robić tak częściej. E, panowie, płyta jeszcze, jeszcze nie wyszła, wyjdzie za chwilę. Tak. Jak mhm. się z tym czujecie? Pięknie. Szczerze. Ja szczerze mówiąc, już od jakiegoś tygodnia czuję się jak zakochany nastolatek. <grym Jakbym <grym miał ta. motylki w brzuchu. Ciężko to jest opisać, naprawdę, ale to jest to jest świetne uczucie. Czuję ekscytację dużą. Szczególnie z tego, że, wiesz, że jesteśmy tutaj, że zaraz mamy tą, tą imprezę, że możemy się pokazać ludziom i że od, możemy odpłacić to zaufanie, które nam dali ludzie, którzy nas słuchają już naprawdę długo i, wiesz, jak mieliśmy po te 60 streamów na dzień, mm -hmm. a teraz to wbija do jakichś większych liczb i możemy się tu pokazać, no, jest super. Klasyczne pytanie, które też zadajemy zawsze, jak ktoś przychodzi i, i jego projekt powstaje albo przed chwilą wyszedł. Um, jak i ile trwała praca nad tym albumem, bo domyślam się, że jeśli chodzi o was, to może to być rzędu kilkunastu miesięcy. Kiedy pierwszy raz siedzieliście na piwku i powiedzieliście jarając Blanta mordko robimy album? Kiedy to było? Będę szczery... E, robiliśmy single, po mm. prostu nagrywaliśmy numery razem i mm. to, miało być, to, miało, to miało być cała idea tego, ale dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli tę audycję. Mm. <laughs> I dobrze, Tak, bez sensu jest przyjść bez niczego, tak? Nie, ale mówicie serio? Tak. tak. Zrobiliśmy Aha. ten album w sumie w dwa tygodnie. Aha. I jest genialny. Wypuszczaliśmy już wcześniej single, tak naprawdę pierwszy single wyszedł już jakiś rok temu. Mm -hmm. Tak, dokładnie rok temu i tydzień. Tak. Mm -hmm. Tak, to było A i wążur I w dwa tygodnie pomyśleliście, że dobre to robimy album, który będzie się nazywał w ten sposób, robimy okładkę, robimy akcję promocyjną ze spaniem w różnych miejscach tak, i to tak, dwa tygodnie, tak? tak? Znaczy, tak. to się i tak by złożyło na album z czasem. No nie, po prostu przyspieszyliście nam proces dojścia do tego, że faktycznie to <grym> będzie album i tyle. E, wszystko przeszło samo i nazwa, bo cały album robiliśmy w nocy. Tak, my tak naprawdę e, ze studia, pamiętam, złapaliśmy się jakoś o 18, wyszliśmy ze studia o 10 rano i tak. no, nie spaliśmy. Jak zazwyczaj. Też jak tytuł. E. Jak, jak zazwyczaj, dlatego tytułem jest Insomnia. Wyszliśmy o tej 11:00, paliliśmy papierosa i, i jakoś tak Max rzucił, że, Max rzucił słowo po prostu Insomnia, Ja powiedziałem. Zajebiste, dawaj to, robimy to. I... I... Tak. Skąd tytuł? Dobra, pominęliśmy jedno kluczowe pytanie, czyli skąd w ogóle nazwa płytę, bo wyjaśniliście je, zanim zdążyliśmy je zadać, hmm. ale rozumiem, że co, to jest po prostu przez, nie wiem, tryb waszego życia, że coś robicie w ciągu dnia, czy po prostu najbardziej kreatywnie jesteście w nocy? Przez tryb naszej pracy, tak, wiesz, głównie łapaliśmy się na nocki w studiu, bo też y, sprawa wygląda tak, że głównie studio jest wolne wieczorami. Mm -hmm. W ciągu dnia jest ono bardziej obłożone, także wiesz, nie było klientów, wpakowaliśmy się do studia i nagrywaliśmy tę płytę we Flightcore bo nie ma co ukrywać, że wy jesteście, jak większość naszych gości zresztą, e, raperami na drugi etat, bo rozumiem, że pierwszy etat to jest to jest pracka niezwiązana z muzyką, więc... Albo związana z muzyką. Związana Albo związana z muzyką. muzyką. Związana, bardzo. Bardzo, to bardzo... opowiadajcie o tym. Jesteśmy producentami, jesteśmy tak naprawdę wszystkimi, powiedzmy, Alfą i omego muzyczną. Mm. Przejdziesz do nas do studia, do Flightcore i. za studiu sobie jeszcze porozmawiamy. Ja też to jest ciekawe, zrobimy po prostu wszystko od zera, od produkcji po e, obróbkę po audio, po co całym nagraniu i tak dalej. Tak, no i no, szczerze, po prostu robimy to. Mm. Ale jednak muzyka zawsze jest. Zawsze jest na tym samym poziomie szczerze, niż jak prowadzenie tego biznesu. Dobra, Dobra panowie, przerwa muzyczna, co? E, chciałem nasi, zadać tylko podwieźć? jedno pytanie. Jedno pytanie. Czy nie wpływa na proces kreatywny i na wasz zapał do pracy przychodzenie czosnków do studia? Słowo czosnek jest żartem. <laughs> Ja szczerze przestałem, szczególnie po, nie wiem, już tak pierwszym roku pracowania w studiu, przestałem w ogóle widzieć muzykę przez ten pryzmat, szczerze. Ja teraz e, przechodzę do studia i wiem, że muszę zrobić diament po prostu. Wykrzesujesz no, ze ważne, wszystkich tak, to, co najlepsze. Tak, nieważne kto przyjdzie, ja wiem, że zrobię coś, co jest do szczytu ich umiejętności. Okej, okay. to jest podejście, które mi imponuje. Profesjonalizm. <noise> Dobra, posłuchajmy. Powiedzieliście, że ten album powstał trochę spontanicznie, bo stwierdziliście, dobra, wbijamy to, to przyjdziemy z czymś konkretnym, ale tak zastanawiam się, no bo wytworzycie już od pewnego czasu. To nie jest tak, że się zebraliście miesiąc temu, żeby nagrywać wspólnie muzykę. Mhm. Jak wygląda wasza historia? Jak się przycięliście w ogóle muzycznie? Ja się przycięliśmy muzycznie. No to ja powiem. Okej, okay, powiem. Tak naprawdę wszystko by... się zaczęło od tego, jak nagrywałem jeszcze jakiś czas temu album DSND z Ideą. Mm -hmm. I po nagraniu tego albumu myśleliśmy, komu zlecić miks. Wiedzieliśmy, że Max jest geniuszem, jeśli chodzi o mixmaster, że on wyciągnie z tego, co trzeba. No i, no i poszło to do Maxa. Z racji, że łatwiej się miksuje we dwójkę. Ja siedziałem z Maxem cały czas przy tym projekcie. Mhm. Mm no i wiesz, siedząc razem, pracując razem, jakoś naturalnie się ta więź buduje, prawda? Mhm. Zobaczyliśmy, że mamy fajny vibe. Któryś, któregoś razu. I oni mieliście też ambicje, żeby. Znaczy, ambicje, które wykraczają poza robieniem miksów, poza robieniem bitów. Oczywiście. Tylko od początku. Tak, no ale to wyszło dosyć spontanicznie. Bo po prostu po którymś myślę stwierdziliśmy, ej, dawaj, nagrajmy traka. Mm -hmm. Nagraliśmy ten trak. Który i... był was pierwszy? Znajdziemy ten ten go nas Ten trak track nie, nie wyszedł. Okay, tak Nazywa się Maurili, mm -hmm. ale nie wyszedł jeszcze, może kiedyś. Eee, no i ten trak, szczerze mówiąc, przerósł nasze oczekiwania. Był świetny. Do dzisiaj mm -hmm. go bardzo lubię. <laughs> to jest mocny I, jest i wydaje mocny. mi się, że to nas tak przekonało do siebie wzajemnie, że zaczęliśmy nagrywać kolejne rzeczy. To no. czemu nie wszedł na album? O kiedy to było? Dwa lata temu? A, z, to, z półtora roku mm -hmm. temu. Dlaczego nie mm -hmm. wszedł na album? No, naturalny chyba proces progresu, prawda? Że każdy kolejny numer wydawał nam się lepszy, a to, co już nagraliśmy kiedyś, to wiesz. No, słuchaliśmy, fajnie tak. było, ale niech sobie poleży. Może tak. najdzie na niego czas jeszcze. On definitywnie odstaje po prostu, bo cały album jest jednak nagrywany cały czas na bieżąco. Jest w sumie dosyć emocjonalnym albumem, a ten numer tak. jest po prostu. Tak, on bzdurach. też był taki bangerowy A, trochę. Tak, i ja też problemem był Beat Sam, no nie? To też byłby tak. jedyny numer, który nie został wyprodukowany przez nas na albumie, więc. I to jest pytanie, które chcieliśmy wam zadać, bo nie ma o tym informacji, bo przynajmniej na Spotify'u, na singlach nie mm, zawsze tak, podpisywaliście. Tak. Cały album jest wyprodukowany przez was. Tak, od zera. Tak. Tak. Cały, wszystkie bity nie ma żadnych tutaj i Teksty, wszystko jest. Tak, znaczy to wyglądało tak, że zaczynaliśmy nockę od, od bitu, kończyliśmy numerem i to mm. było tyle. I często było tak, że przychodziliście na nockę do studia i. Po prostu od, absolutnie od zera powstawał no początek tak i koniec numeru. Ja Jakby nie lubię sam pelek w głowie i, i jechaliście? Czy ja szczerze nie lubię pracować inaczej. Nie mm -hmm. lubię mieć, mieć pomysłów, jak przychodzę. Lubię mieć sam nastrój, który chcę przekazać. Mm -hmm. I w sumie zgraliśmy się też z tym, z Xaverem. Bardzo podobny jest ten workflow. Po prostu siadamy, robimy i czasami potrafimy się nie odzywać do siebie przez dwie godziny. Tak, i ja uważam, że no, bardzo fajnie to dało emocje na albumie. A po, nam jak przyczyły. podział pracy wygląda w takiej, w takiej współpracy? Ja mhm. Myślę, że to jest pewnie taka mieszanka, że nie da się tego... Tak, to, tego ciężko dodałać. to zdefiniować. Tak. No. Od 50-50 do 0-100 po prostu. Mhm. Wiadomo, że były traki, przy których jeden dał trochę więcej pracy niż drugi, ale no ostatecznie jest z 50 na 50. Mhm. Tak. A, A co z waszą liryczną? Jak? Bo tak się zastanawiam, Coraz częściej raperzy nie piszą tekstów? Wy jeszcze, jesteście jeszcze z tej staromodnej fali, która pisze teksty, czy, czy już wszystko na freestylu? Definitywnie nie jesteśmy ze starej fali. <grym> <grym> nie, no, cały album, tak jak mówiłem, jest zupełnie spontanem. <grym> Myślę, że to słychać, że opisujemy dosłownie że jest jeden tekst na, na tracku, w którym dosłownie mów, ogarniam się, że jest już czwarte rano i po prostu to nawinąłem. Też <grym> <grym> bym nie powiedział, że to jest zupełnie freestyle, no bo wiadomo, w, Wpadaliśmy do kabiny, nagrywaliśmy sobie jakieś flowy, później siedzieliśmy na kanapie, coś tam, wiesz. Wyjdziemy na papierosa, wrócimy, pogadamy mhm. i sobie pisaliśmy w międzyczasie te teksty. Także to nie był 100% freestyle, ale no wszystko było pod wpływem chwili. Ta, no. Były też rewizje i tak dalej, ale mhm. zawsze chodzi o to, żeby był żywy po prostu w tym, co się dzieje. Bo właśnie często raperzy mają takie przeświadczenia, ja się w ogóle z tym mega zgadzam, ja też tak nagrałem większość albumu, okay. że jednak w danym momencie najbardziej potrafisz oddać te emocje, które czujesz teraz, mhm. I tak samo ubrać to w słowa, i zresztą. No to na pewno nie, nie były takie, wiecie, że Wy sobie siadaliście i nie pisaliście jakichś takich rzeczy wziętych z kosmosu, nie? Tylko to są prawdopodobnie po prostu emocje, które gdzieś tam narastały w was i to jest tego wyrzut, nie? No. Że kiełkowało w waszych głowach coś, co chcieliście powiedzieć. Tak, no, ta muzyka była po części terapią. No to no. jest w ogóle, ja myślę, że dużo osób tak mówi, ale ja myślę, że dużo tak osób tak mówi nie bez powodu, bo faktycznie jednak to jest takie miejsce do wyrzucenia z siebie jakiegoś shitu, nawet jeżeli to nie jest, nie wiem, że to nie brzmi kurwa jak kazanie, tylko mm -hmm. po prostu y, węd. No, no ja to widzę jak mm -hmm. zupełną transmutację energii po prostu. Przychodzisz do studia, może jakiś trochę zdołowany, może jesteś zirytowany czy coś, opisujesz to sobie na traku i nagle wszystkie złe emocje, które miałeś ze sobą przechodząc, stają się zajebistym trakiem. Więc w ogóle nie ma ich już. Tylko, im, I zostaje sam hype z tego, jak dobry jest ten numer. Im więcej mhm. złych emocji, tym lepsze traki. E, nie powiedziałbym, im więcej emocji, tym lepsze traki. Tak. Dobra, po prostu. Pozwaliśmy przed chwilą numeru Barbie. I'm sorry, i jest to zdecydowanie mój ulubiony w ogóle numer na całej płycie. E, Dzięki. Jest w ogóle totalnie zajebisty klimat, taki kanadyjsko, mhm. m, trochę part next door, trochę. To już mniej, ale Chris Brown, no nie po prostu czuć to. E, abstrahując jakby od pers person i <grym> tak dalej zajebisty beat w ogóle ten sample jest magiczny i ten wokal e, który jest tam użyty też jest zajebisty opowiedzcie mi jak, e, jak to powstało bo jestem mega ciekawy skąd taki pomysł i, i na którym etapie to było, to było raczej wcześniej niż później Właśnie było w środku tak mniej więcej w środku okay. taki middle point mm -hmm. twórczości tego, tego albumu tworzenia ale Barbie powstała szczerze sama. Ja nawet nie pamiętam, jak robiłem ten numer. Szczerze, szczerze mówiąc, też nie wiem, no jak każdy inny, nie? Tak, no, to było tak, ja pamiętam tylko, jak wpadłem na pomysł tego te 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 ty, 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 ty to jak, jak to wymyśliłem, tak, to pamiętam. Tak, wtedy. Tak, pamiętam ten hype, ale szczerze nie pamiętam, jak śpiewam refren, nie pamiętam, jak go wymyślam, nic nie pamiętam. I do tego też klip montowaliście sami, czy? E, to razem z Pawką. Tak, okay. to... Bo, bo też. Się e, w, w głównej mierze? Tak, tak, mhm. tak. Sam, sam montaż był upawko gówno. Tak. Okej, okay. bo też warto wspomnieć właśnie yy, słuchaczom, że numer jest dostępny już na YouTube z klipem i w ogóle ten klip też jest taki mega low key, ale jest mega, mega klimatyczny, mega taki, no stary, naprawdę dawno nie słyszałem takiej muzy w ogóle w polskim undergroundzie, nie? Super, bardzo miło to słyszeć. E, zdecydowanie wiecie, bo teraz jest mega taki wave, kurwa, mm -hmm. już ten Detroit trochę mija. Mija, mija, minął bow, 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 Nie, bow, ja bym nie powiedział. Pow, ja że uważam, że on, że on jeszcze jest w tym takim procesie końca, ale jeszcze no. jest. I mega po prostu interesujący jest fakt, że pojawia się, nagle, znaczy nagle, no ja też znam historię E, waszą i z, zwłaszcza Maxa, no, bo, no tak. bo gdzieś w ogóle to jest off-topic, ale mamy razem numer, który nigdy nie wyszedł. Tak, to jest e, i, co, I znam... co się nie. Jest... <noise> ale cieszę się, że ludzie pomału po prostu zaczynają się otwierać na taką muzę, mhm. bo, bo jest tego deficyt na rynku. Ja to powtarzam od bardzo dawna i Czujecie się trochę jak tacy, wiecie, że wychodzicie z pochodnią naprzeciw, kurwa, Detroitowcom i mówicie, nie, kurwa, będziemy śpiewać teraz R'n'B? Nie powiedziałbym, że naprzeciw, tylko po prostu, no, pewnie na Detroitie robimy to samo. Okej. Okay. Nie, bo po prostu, tak jak mówię, jestem totalnie kupiony klimatem, ale jest na tej płycie zgrabna mieszanka... Tego typu klimatów z mocniejszym brzmieniem. Na przykład mm -hmm. mega podoba mi się y, tytuł numeru Spins y, 808. <laughs> I, I to jest po prostu no, takie puszczenie oczka do wszystkich beatmakerów, tak, którzy tak, po prostu tak. te same paki i, i te same ten sam klasyczny dźwięk. Bardziej producenci, czy bardziej wokaliści, czy totalnie nie oddzielacie tego, i to jest wszystko jedno flow. Nie Muzycy tego. chyba po prostu. Tak. Tak, tak bym to opisał. A nie macie wrażenia, że dopóki nie wyjdziecie, nie wrzucicie wokal na trakto, to nie zostaniecie, należycie docenieni? Hmm. Bo jest teraz taka, nie chcę powiedzieć fala, ale wydaje mi się, że więcej teraz producentów próbuje swoich, e, swoich sił w muzyce. Niektórym to wychodzi lepiej, niektórym to wychodzi gorzej, jak na przykład Lankowi, który jest świetnym producentem i autorem pewnie najgorszej płyty diskografii <śmawki> jest Mafii. <śmawki> <śmawki> I e, e, i, I mam wrażenie, że, um, że nie zawsze w mainstreamie kiedyś szczególnie byli docenieni um, producenci. Z kolei wanderze, szczególnie teraz, zawsze ten nacisk na, na producentów był ogromny, i no nie wiem, czy wy, Powtarzam pytanie: nie, to nie jest coś, przy czym. Bardziej czujecie, że zostaniecie docenieni, że będziecie po prostu głównymi bohaterami tej opowieści? wiemy, że i tak dotrzemy do tego, do kogo mamy dotrzeć. Wiesz, <grym> No, to tak, o, no. <grym> o to chodzi. No, czy <grym> my produkujemy, czy damy wokal? Naprawdę nie ma to dla was znaczenia? Nie, bo tak wiecie, patrzę <grym> nawet na Anderze i, i na Learn How to Hustle. Kojarzycie na pewno. No jasne. Gość mhm. robił przez lata bity mhm. i zrobił w chuj hitów, tak naprawdę. Mhm. Ale z jakiegoś powodu też stwierdził, że zacznie rapować i ja zauważam taki mały, wiecie. Wiesz co, to może być też kwestia tego, że on na początku tylko produkował, mhm. chociaż też nie wiem, bo nie znam jego na historii. Na początku tylko chciał. rapował, potem, ale to bardzo dawno. Okej. Okay. Potem bardzo dużo produkował, nie rapował pra mhm. praktycznie w ogóle. U was właśnie chyba to się Prawie od początku mieszało, tak? Tak, i myślę, że to może być kwestia tego, że mamy do tego po prostu inne podejście, że mm -hmm. nie czujemy tego, że byliśmy niedoceniani jako producenci. No, ja powiem tylko to, że kto mnie zna, ten wie, że nie ma podjazdu. Dobra, co do, co do waszego rapu, chciałem się też zatrzymać i do, co do e, lirycznej części. Mm -hmm. um, wy śmiało sobie poczynacie z językiem angielskim tutaj tej płycie. I właściwie tam tak. ciągle są mieszanki. Skąd mieszamy, taki pomysł? Dużo mieszamy. Skąd taki pomysł? Ja się borykam z tym problemem od dawna, od naprawdę. Przez co takim mówisz, jak, jak on się nazywa? Nie Roxy Węgiel, tylko ta druga? Joanna e, Krupa. No, jest, jest jo, jestem trochę w sytuacji Joanna Krupa, szczerze. <laughs> zyskałem w, 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 w trakcie tworzenia tego albumu, zyskałem zdolność nawijania z taką płynnością po polsku, jak nawijam po angielsku. Mogę mm -hmm. to przyznać, że ten album bardzo się do tego przyczynił, bo kiedyś miałem z tym potworny problem i byłem generalnie hejterem języka polskiego, co zmieniło się już do mm -hmm. 180 stopni u mnie. Teraz uważam, że nawet bardziej mi się podobało od angielskiego miejscami. Tak, Dobra. Przy tym albumie Max bardziej zaczął nawijać po polsku, a ja bardziej po angielsku. Tak, tak się <laughs> tak. zamieniliśmy trochę. A dlaczego ten angielski? Kurczę, powiem ci, że mi się to po prostu podoba, jak się to miesza. Mhm. Uważam, same? że to dodaje czegoś ciekawszego. Dodaje trochę dynamiki do tych tracków może. A jesteście w stanie... Na przykład teraz, teraz materiał przećwiczymy hmm. na górze w Niuans Barze, ale gadałem sobie z polskim, możecie kojarzyć. On rapuje zwykle po angielsku, ale dorzuca czasami wersy po polsku i mówi, że to jest przejaw trudne przerzucać się z języka na język na traku, i że jeszcze jak, jak nagrywasz w studiu i możesz sobie po prostu bar nagrać, potem kolejny, kolejny i poskładać, to jest okej, okay, ale że jakby mm. miał na jeden raz nawinąć, przejebana sprawa. No nie wiem, czy jestem rzetelny w tej sprawie, bo jestem nativem w obu językach. Mm -hmm. Zupełnie, więc nie, nie mam z tym problemu szczerze. Miałem problem dosłownie z układaniem wersów po polsku. Tylko mm -hmm. tyle, bo A... dla mnie to było nieintuicyjne po prostu. A to wynika z Twojego pochodzenia, czy nie, to, to, to jest przypadek szczerze. Okay. Po prostu tak od zawsze ten angielski <laughs> był w twoim życiu, że tak, go Tak, ja po wyuczyłeś. prostu nie chciałem słuchać hip-gru, nie chciałem słuchać, kurwa molesty, stary, nie mogłem tego zdzierzyć. To czego bo, słuchałeś? To ciekawe. Ja najpierw słuchałem metalu i rocka w ogóle, mm -hmm. zanim znalazłem hip-hop. Stanach, do którego faktycznie mogłem się odwołać i potem przyszło wszystko samo, ale no, nie wiem, umiem mówić po angielsku po prostu odkąd pamiętam. Mhm. I Dobra, teraz zawsze to był szok. W takim razie, bo to też pytanie, które zadajemy zwykle, e, zaraz przejdziemy do inspiracji albumowych, mhm. e, ale na początku, po prostu, kto się pojawił taki, że zmienił grę, nie? Gdzie? W, w, waszym, w waszym poczuciu i w ogóle pojmowaniu muzy, że. Taki A, pierwszy, okay. pierwszy goat, nie? Pierwszy twój osobisty, goat. Tak, twój hmm. osobisty. Ja pierwszy goat. Dawaj, tak, overall to musi być Chester Bennington. W ogóle bez. Chester Bennington? Tak, To bez, jest bardzo ciekawy. Bez podjazdu. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale Linkin Park ogłasza, ogłaszają nowego wokalisty. Tak, słyszałem. Jak, o jak tego o nie tym. zrobili, może. Ale słyszałem słyszałem o, o tym. Ale, hink, ogóle, ale szczerze, no. ja... Uwielbiam Majka Szynodę, uwielbiam wszystkich chłopaków. To ciekawe. Ale to dla... jednak Chester był nawet nie sercem, A... on był wszystkim w tym A teraz bezpole. jak słuchasz tego, to nadal dzisiaj to podoba? A kurwa, stary, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Co ty gadasz? Mega Tam... śmieszne, dla mnie to jest już kiczowate. A stary. mam stary na Meteorę, mam na, na Fizyku i jeszcze chyba jakieś albumy, nie pamiętam. Ja mam ale wszystkie albumy, według mnie są dalej genialni i dzisiaj ta muzyka jest jak najbardziej aktualna. Mega ciekawe. Szczególnie dzisiaj, bo brakuje, brakuje pierdolnięcia po mm. prostu. A dla ciebie, to był taki pierwszy, żeby tak pierdolnąć. Powiem ci, tak. I moja przygoda z muzą zaczęła się w ten sposób, że w, na święta w 2010 roku dostałem od brata płytę. To były jeszcze takie stare płyty, które się skupowało w jakichś sklepach i nagrywało się na nie, wiesz, jakieś mp mm -hmm. pobrane z internetu. I było tam zapisane podpunkt jako hip-hop Przemka. Przemek był jego najlepszy <grym> kolega, także pozdrawiam mojego brata Maćka <grym> i Przemka z tego miejsca. I no i tam był Kanye West i pamiętam doskonale track Love Lockdown, mm -hmm. yeah. który do dzisiaj jest w yeah. mojej głowie non-stop. No ten track mnie chyba stworzył tak mm -hmm. najbardziej, jeśli chodzi o muzykę. A ty Maciek, masz jakiś swój pik? Stary. No, to jest ciekawy temat, ja bym podyskutował. E, no. Bo dla mnie Lil Wayne, dla mnie totalnie Lil Wayne, a Lil potem Lil Wayne jest tak. gołtem też. Dla mnie... Definitywnie. Znaczy definitywnie. dla mnie w ogóle Young? Tak, ale przez to, że Young tak to jest syn Lil Wayna, to ja to, to Lil Wayne. Ja stary pierwszy numer muzyczny, którym no? się zajerałem, to jak miałem sześć lat, Dostałem od wujka takiego stary, nie wiem co to było, kurwa, jaka, jakiś taki, chyba walk, Walkman to był, mm -hmm. już nie pamiętam. I miałem tam jakąś nagraną płytę i na pętli słuchałem Moniki Brodki. <grym> Każdy ma inny pik. Brodka razie. jest też bardzo dobra. M to jest e wielki e fakt. Miał być lub, to jest kurwa, numer, który wykreował mnie jako człowieka. Nie? <grym> tak, w sensie powiedzmy tak, jeżeli chodzi o sam influence w Polsce Monika Brodka jest co najmniej top 3. Co najmniej top 3. O tym się zapomina. E, nie można o tym zapominać. A nie można o tym zapominać. Ja w ogóle uważam, że Sadza i taki numer, jej ostatni album i no. numer wpław, to jest kurwa rozpierdol, nie? Sary, no. ludzie, którzy są, nie wiem, y, po prostu z tej bandery, kurwa, y, z undergroundu mm -hmm. też to udostępniali. Koneser tak, to wrzucą na tak, swoje wło, tak. nie? Bo to jest po prostu ponadczasowa muzyka i Monika Brodka jest po prostu Nawet gotem. jej nowsze traki, jak znaczy nowsze, powiedzmy, nawet jak Warszawa ja Warszawie słucham regularnie. Według mnie to jest jeden z najlepszych numerów to, Ever. I to, to był mój. Ja, ever. Mieszkałem na emigracji, pamiętam, że to był ważny dla mnie. Mamy jeszcze kilka tematów do przegadania, ale tak pogadaliśmy yy, o takich rzeczach ogólnych w tej płycie, więc chciałam zadać jeszcze to pytanie, czy wy traktujecie to. Ja wiem, że to jest spontaniczny projekt, ale jednak jako taki mały przełom, i czy teraz na scenie będziecie jako duet? Czy to jest bardziej kolap na tę płytę? Czy to jest jak, wiecie, Solar Białas, czy raczej jak, nie wiem, co że tam się połączyli na jedną płytę i... 21 czy Drake. Czy na scenie I będziemy jako polec. duet? Ciężko nam to teraz powiedzieć, ale na pewno będziemy cały czas razem pracować. Jesteśmy... Mm -hmm. Tak. Mamy całą ekipę, jakby... Nie jesteśmy współpracownikami, jesteśmy przyjaciółmi. Mm -hmm. Tak, jesteśmy w wspólnej, w wspólnej grupie, ale myślę, że to będzie... Jedyny album zrobiony we dwójkę po prostu. Mm -hmm. Będziemy ciągle w tej samej sferze po prostu. Nie, nie uważam, że jesteśmy duetem. Mm -hmm. No i właśnie myślę, że możemy płynnie przejść do tematu Flight Cora, bo mm -hmm. tworzycie taką ekipę, która jest stworzona. Banda ziomali, każdy jest trochę indywidualnością, każdy ma trochę swój wave. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że narodziła się taka. Wiecie, ekipy z reguły gdzieś tam tworzył się na osiedlach czy coś. Tak stereotypowo, nie? A tutaj po prostu totalna zajawa. Takie warszawskie trochę to jest, nie? Duże miasto, więc trzeba było się zebrać w jednym miejscu, z którym skupia <noise> ludzi. Tak, <noise> tak się zastanawiam, nie? No, no, i, też, I też takie miejsce kreatywne od razu, które daje mega przestrzeń do tego, żeby działać. E... Dla naszych słuchaczy, którzy są mniej w temacie, czym jest FlightCard? Kolebką trapu. Kolebką... Szczerze, kreatywnością. Mhm. Kreatywność, nawet nie trapu. Po prostu bo się zga bardzo Zgadzamy się, że Warszawa, moje ukochane miasto, Maćka... Mam nadzieję, że powoli też. Um. Pomidor i było, no. jeśli chodzi o Underground szczególnie, miastem takim jednak trochę zacofanym, że mieliśmy ten Detroitowy nurt mm -hmm. u, u, Ślązaku. u Ślązaku. mieliśmy tą taką bejową gadkę, która powstała w Łodzi, mieliśmy jakieś truskuli z, z Wrocławia, mieliśmy święty Base i gdzieś ten movement wokół świętego Base'u na północy, chociaż oczywiście miły nie jest północy, ale, ale gdzieś tam to się e, wszystko rozrastało, a w w Warszawie długo nie było w Wanderze nic. Nadal, jeśli chodzi o ten Ander ten przebijający się do mainstreamu, no to mamy młodego West i o niego i, i, i tyle chyba. Więc, <grym> no, więc ta reprezentacja jest... <grym> jest mała. Tak, to jest wielki fakt. No, w, generalnie, a propos Flight Core, u, to myślę, że wokół. Samego tego studia stworzył się taki trochę mikrokosmos mhm. artystów, którzy przewijają się u nas non stop, są cały czas przez nas wspierani i uważam, że i tak już ten w anderze ta, ta subkultura taka trochę się wy, wykreowała, mhm. to no myślę, że jest tylko droga w górę, bo faktycznie jest, jest ten brak, jest ten brak, jesteśmy ciągle tak naprawdę w, w walce z obskurnością. I co to znaczy? wygr wygrywamy ją powoli. Co to no. znaczy? Jest jako obskurnością? No bo Flightcore dosłownie, najpierw był jako flight i byliśmy znani tylko wśród właśnie takich wtajemniczonych jakby, mm -hmm. no nie? Że wszyscy, jak, jak ktoś wiedział, co to jest flight, to to było ikoniczne. Mm -hmm. I teraz y, czuję, że powoli wszyscy, powoli zaczynają coraz bardziej czaić o co biega po prostu, nie? Wychodzimy na, na tą mapę. A muzycznie? Jak, jak to widzicie? Ale co masz konkretnie na myśli? i Flight to nie jest po prostu randomowe studio, tylko też wasza ekipa, gdzie się spotykacie, pijecie piwko, słuchacie muzy i tak dalej, to czy macie jakieś tutaj um, konkretne, konkretną muzykę, którą chcecie tworzyć, konkretny nurt, bo okay. jednak trochę coś takiego widzę w tych świadkach, które przed chwilą wymieniłem, mhm. że ewidentnie ci ludzie się jarają tym samym, że, 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 że tutaj ta fala takiego Lil Baby, czy, czy coś takiego prze, przejechała przez różne... Yy, części, jak to jest u was? Mi się wydaje, że absolutnie tak nie jest, że mamy mhm. w ekipie osobę, każdą od czegoś innego i fajnie jesteśmy w stanie dzielić się tymi doświadczeniami z trochę innych muzyk, tak jak u nas jest Sosad z grupy Specific, który tworzy muzykę dosyć alternatywną, jest Ida, który tworzy muzykę bardzo eksperymentalną, często jakąś rage'ową, ale też emocjonalną. No mamy tych styli dużo, tak naprawdę mamy dużo bodźców z różnych stron, mm -hmm. które wpływają na tą muzę i uważam, że dlatego ona jest właśnie trochę inna niż reszta. Bardzo ogólnikowo teraz powiedziałeś, dlatego przejdźmy może bardziej na konkrety. Czyli właśnie mogę się wciąć? Jasne. Oglądaliście John Wicka? Tak. E, traktujcie Flightcore jako ten hotel. <laughs> że tam przychodzisz i wszyscy są, wiesz, nastawieni na jeden relaks. Po no prostu. dobra, ale płytka, z którą przyszliście jest jednak spójna stylowo. Tak, tak, no musi być płytą, nie? I jak? No, mogą być płyty. <grystanie> Mikwtyjpowe bardziej, Tak. Nie? I gadaliśmy wcześniej o takich waszych, nie wiem, idolach, czy pierwszych inspiracjach, a jeśli chodzi o tę płytę, co, czego słuchaliście, myśląc o, o, o tych krążkach? Co miało na was wpływ? Gdzie były te inspiracje? Ja, ja personalnie przez praktycznie cały proces tworzenia tej płyty byłem zupełnie zapatrzony w argentyńską scenę. Właśnie... Argentyńską scenę? Tak, tak konkretnie argentyńską scenę. Yy, może nie hyperpopową, bo wiem, że wiele artystów z tego nurtu by się obraziło, gdybym to powiedział. Ale oni robią taki, powiedzmy, mm, emo-rock mhm. slash agresywny pop robiony na, naprawdę na głośno. Czy na tej płycie mamy emo rock? Znaczy na waszej płycie. E, w, sięgałem parę podejść melodycznych. Mm -hmm. Po prostu, które, które, których oni używają często. Na przykład na Superfly mam konkretne takie dziwne zejście na nutkach. No nie wiem, to są bardzo w, w, subtelne rzeczy, mm -hmm. ale miałem w głowie konkretnie Sarę Malakarę przez chyba cały album. Mm -hmm. To jest, tak, jest jedna z artystek, które najbardziej, najbardziej lubię stanować. A u ciebie, Levi? U mnie przez ten rok bardzo na słuchawkach dominował Tory Lines. Mm, mm. Też. Eee... To, już, to już bardziej rozumiem i to bardziej słyszę na, tak. na płycie. Eee, też to był, wiesz. Young, taki Future. Mm. Uwielbiam ich, ale to też była bardziej pierwsza część tworzenia tego albumu. W drugiej części bardzo się przestawiłem na pop. Mm -hmm. I słuchałem dużo popu ze starszych lat. Bardzo się zakochałem na nowo w Madonnie, na przykład. Okej. Okay. Okay. Bar. Bar. To jest faktycznie mega nie, nieoczywista inspiracja, nie? że jednak. Eee... Dużo łatwiej jest przypisać. Kiedy słyszymy nurty muzyczne, o których powiedział Jay że właśnie z Łodzi bądź Z, z Trójmiasta, które. albo z, teraz z Wrocławia, które jest takie trochę też. Odbiciem trójmiasta. E, no trochę tak. Trochę post -unda vibe, mhm. No nie, myślę, że możemy tak powiedzieć. Tak, 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 tak. To właśnie u was to było takie, że na pierwszy rzut oka ciężko było. Pisać, Znowu takie nie? warszawskie, nie? Znowu ludzie z różnych dużo większy. Dużo większa liczba ludzi po prostu tak, a, jest też i, e, i rzeczy, którymi się ludzie jarają. A abstrahując od tego, skąd pochodzicie, nie? Uważacie, że ta płyta ma właśnie taki trochę wielkomiejski sznyt? Światowy, bym powiedział. Okay. Nie robię nic, dopóki nie czuję się, że byłbym z tego dumny w każdym zakątku świata. Nie, nie kończę tego, jeżeli tak nie czuję. Nie myślę, że Xawery ma podobne podejście. Zgadzam się. <laughs> Przekujesz tutaj obok. Eee, to jeszcze na pewno pytanie, jeśli chodzi o płytkę, to muszę wam zadać o fity. Dlaczego taki dobór? Czy to jest znów tak, że to jest po prostu wasza ekipa? Uważamy po prostu, że to są świetni goście, naprawdę. Każdy z nich Sosat, MFG, Idea, karus. No nie wiem, uważam, że to jest po prostu przyszłość tej sceny. Tak, chciałbym również od razu na wizji. Eee. Oczywiście przeprosić Jaskota I oraz Kubiego. Tak <laughs> jest. Za brak fitów na tym albumie, ale no duchowo są na tym albumie również. Tak. O, no właśnie <laughs> chciałem o to zapytać, bo ja w ogóle ciebie to kojarzę Max właśnie ze współpracy z Jaskotem. No tak. Już od stary. To naprawdę Od bardzo dawna, Od no, tak, kilka tak. lat i Maga się zdziwiłem, że go tam nie ma. Tak, on też był bardzo zdziwiony. <laughs> Okej, okay, rozumiem, że prędkość procesu nie brała jeńców i po prostu sorry mordo. Tak, szczerze że w tym szczerze, okresie tak. stworzyliśmy razem z Jaskotem i z Kubieniem bardzo dużo tracków, ale no jakoś tak wyszło, że one się po prostu nie znalazły na albumie, ale... Tak, i będziemy je wypuszczali za chwilę tak naprawdę, ale tylko po prostu nie ma ich Oni odegrali duchowo bardzo, bardzo dużą rolę w tym albumie. Mhm, tak. tak, no i też... O, ja szczególnie chciałbym podziękować z tego miejsca Jaskotowi, bo uważam, że bez niego by mnie to nie było. Bardzo mi pomógł w tym okresie. Bar! Bar! Eee, jeszcze tylko. O Jezu. A, ale mamy na nich plan na Deluxe. O! Tak, tak to Czyli dobrze. już jest plan na deluxa. No, oczywiście, że jest już. plan na Deluxe. Musimy zrobić tę figurkę ze szkła, stary. Gadaliśmy o tym, że album robiony na szybko, ale jednak te szczegóły są dopracowane i jest to też okładka, którą może pokażemy teraz do, do ekranu. Oczywiście, jak do nas słuchacie, no to nie widzicie, kamery. ale jeśli je oglądacie, no to widzicie. I kto odpowiada za warstwę wizualną, i o tyle mnie zastanawia, czy tak jak właściwie całą resztę szczegółów i całej resztej pracy na tym albumie też wy No bo robiliście miksy, rozumiem, też. Tak. Wy robiliście tak. bity. Oczywiście wokal, tak. nikt wam też y, tekstów nie pisał. Jak wizualka? E, za wizualizację całego albumu odpowiada, w sensie całego albumu od strony y, dosłownie albumowej, mm -hmm. czyli okładki i y, rzeczy związanej, po prostu związanych z modelem 3D, który jest na okładce. Odpowiada za to polski Sylvester Stallone, czyli Juub. Też z, z ekipy specyfik od zada. Tak. Mhm. Chłopak, który jest, nie wiem, chyba cały czas przy komputerze, bo kiedykolwiek do niego nie pisaliśmy, mhm. to dostawaliśmy wszystko od razu i szczerze. To prawda, ja się czułem, jakbym pisał do niego, a on był tylko gotowy, żeby <głos> wprowadzać <głos> poprawki. Niesamowity gość. Tak, w nocy o północy po prostu chłop w stanie. Ale rozumiem, drogi. że pomysł był wasz. No, tak, oczywiście, pomysł tak. był nasz. Ale... Skąd taki pomysł na, na, żeby, no właśnie, skąd, skąd pomysł na okładkę? Mm, no to musiała być, to musiała być zwierzęta, chcieliśmy zrobić połączenie dwóch zwierząt, mm -hmm. które z, żyją w nocy głównie, więc y, po prostu najbardziej odwołujemy się do pantery i nietoperza, więc jest to pantera ze skrzydłami nietoperza. Taką minę zrobiłeś, że już myślałem, że zadałem jakieś absurdalne pytanie, ale to pytanie ma totalny nie. sens, bo to <laughs> nawiązuje do okładki. Tak, czyli, jak najbardziej. Czyli, Jasne. A to jeszcze kolejna rzecz do odhaczenia. Czyli marketing wokół tego. Mm -hmm. jak, yy, rozumiem, że też nie macie menedżera, który bym to wymyślał, tylko też wy za tym stoicie. Pomagał nam, dobrze Wam znany prawdopodobnie sobę. Mm -hmm. Siedzieliśmy w ławce w parku, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się go poradzić, co możemy zrobić. On w ogóle nic o tym nie wiedział. Zadzwoniliśmy mm -hmm. do niego, a on powiedział: Ty, a może pójdźcie gdzieś w jakieś miejsce, wawie i połóżcie się spać pod pościelą z okładką mm -hmm. albumu. Co? Sobie nie musi myśleć zbyt dużo o takich rzeczach. to wchodził w sekundę. Po prostu wymyślano. Pomyśleliśmy <laughs> nad miejscówkami i tyle. Przebrnęliśmy sprawnie przez temat albumu, yy, którego hmm. już o północy będziecie mogli posłuchać wszyscy. A Ech. jeszcze jeśli, jeśli siedzicie na chacie i słuchacie nas na żywo, to wbijajcie do niuansa, bo o 24.00 panowie zagrają kilka numerów z płyty i zrobimy sobie takie proper listening party. No, więc Zapraszamy Oczywiście. do niuansa. Mega, chciałbym porozmawiać z Tobą, Max, o Twoich początkach, bo. Mm -hmm. y nie będę kłamał. Kiedy usłyszałem pierwsze Twoje rzeczy, byłem nimi zajarany. Yy, uważałem, że w ogóle mało kto w Polsce tak sprawnie posługuje się językiem angielskim i tak dobrze to eksponuje. Kiedy to było? Który był? Ojej, to było nas 5 lat temu. Tak, Myślę, jak nie że dalej, 3 temu. 5-4 jakoś tak i nagle cisza. Nagle, nagle nie ma premier. No. Nie dzieje się w zasadzie nic. I chciałbym się zapytać, bo. Ja trochę wiem, trochę nie wiem, trochę chciałbym yy, uchylić rąbkę tajemnicy słuchaczom, yy, co się wydarzyło. Sam taki cały kształt mojego braku premier wyszedł z tego, że po prostu bardzo, bardzo poświęciłem wszystkie swoje. Zasoby mózgowe na, na flight korze, tak naprawdę. No, mniej więcej po tym, jak stało się to, że będziemy za chwilę gadali, znaleźliśmy nowy lokal z chłopakami, zaczęliśmy go budować od zera w ogóle i tak dalej, więc byłem tym zajęty. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że zjadamy, ale no, rozumiem, że chcesz podać kontekst najpierw? Tak, chcę podać kontekst, mianowicie poszło info w środowisku, że będziesz. Podpisany w Sony Music. I to w ogóle moim zdaniem był taki moment, kiedy majorsy trochę zaczynały w ogóle wkraczać na grubszą skalę w podziemie. Mm, Tak. I tak. że byłeś tak naprawdę jednym, trochę z pionierów tej drogi, nie? Tak, to... byłem z pierwszych akwizycji takich ich mniejszych artystów. Dokładnie. Na, na I co się stało dalej? Stało się dalej coś strasznie dziwnego, szczerze, bo ja nawet nie mam żadnego żalu do tego, co się działo. To jest po prostu dla mnie bardzo zabawna historia, bo um, byłem w bardzo z Zyskownej sytuacji dla siebie wtedy? Nie dość, że miałem konkretne kontakty, w, konkretny kontakt wyżej, trochę w sony, że tak naprawdę, zanim ludzie odpowiedzialni za, za mnie od AR-u otrzymywali materiały, dostawał jej ich prezes. I w, każda piosenka, którą wysyłałem im, była zatwierdzona przez niego, ale wysyłałem im dziesiątki demówek, bo nie mogłem się przebić przez samych ich. <tosłownie> Dosłownie tak to wyglądało, że po prostu, no, w, w, tak było po prostu. Wyglądało to tak, że Nagrywałem od zajebania numerów, wysyłałem im je i wiele razy mówiłem im, że to nawet nie jest piosenka jeszcze, tylko to są same flowsy, melody melodyka i tak dalej, żeby po prostu twierdzili mi, który numer chcemy wydać czy coś, a dostawałem feedback tylko i wyłącznie w ten, w, w, o takiej treści, że za dużo po angielsku. Wiesz o co chodzi? Do tego sprowadzały się moje problemy z Sony i po prostu już w którymś momencie tak bardzo nie wiedziałem, co się wokół mnie dzieje. Bo dla mnie, to była, dla mnie to była super umowa, szczerze. Dostałem umowę tam na, nie wiem, na parę, na parę albumów i no, no, dla mnie to jest zajebisty bet, bo ja robię bity, ja miksuję, ja nagrywam w swoim studiu, więc wszystkie te pieniądze idą do mnie, no nie? Dla mnie to było super. Tylko dosłownie nie mogłem się przebić przez AR. Ludzie z AR-u nie wiem. O co chodziło? Może uprawiali jakiś wód, żebym ja po prostu nie, nie był w stanie nic do nich powiedzieć i nie słyszeli tego, co mówiłem, ale przez rok borykałem się dosłownie z dziesiątkami piosenek, które nie szły nigdzie, bo no Suma Sumarum było za dużo angielskiego. I co dalej? I dalej po prostu stwierdziłem, że nie chcę dalej tego prowadzić i zrywałem mowę. I to jest. A takie. To wisienka na torcie to... jest taka. Słom? To jest kosztowne, trwanie umowy takiej? Nie, ja w ogóle nawet nie zdążyłem nic wydać. Mm -hmm. Wiesz, że ja tylko podpisałem umowę i no nic się nie, zd nie zdarzyło, więc powiedziałem, że nura, nie chcę mi się z tym pierdolić, no nie? Mm -hmm. I też to było śmieszne, bo czekałem na odpowiedź w ogóle od, od osoby, która tam za mnie odpowiadała i dostałem nie po jakimś miesiącu czy coś. I ona powiedziała, że przepraszam, ale byłam z psem weterynarza. <głos> <głos> Dosłownie, to było, szczerze to było jak jakiś sketch komediowy. Cała moja przygoda z Sony Music. Nie wspominam tego zupełnie negatywnie, dla mnie to jest naprawdę straszliwie zabawne gówno. Szczególnie, że nawet jak przyszedłem do nich pierwszy raz, um, tak zapoznać się z całym zespołem... To był ten pies. Nie, nie było tego psa, ale był... Wie, wiecie, no chodziliśmy tam, podawaliśmy wszystkim ręce, byłem tam z Gerardem, z Flightcore też i nawet od początku wiedziałem, że coś jest nie tak, bo weszliśmy do, do sekcji muzyki poważnej i facet, który zajmował się wydawaniem, tą dystrybucją ich muzyki poważnej i klasycznej, mm, nie podał mi ręki, tylko tak w ogóle na nas nie patrzył i kiedy Jerry powiedział na głos tam przypadkiem, że no ja miksuję często właśnie też muzykę, muzykę poważną, akustyczną i tak dalej, to on wstał i powiedział, o, temu ścisnę dłoń i specjalnie przyszedł obok mnie. I co, się co kurwa? <laughs> no, co to chodzi? Ja już wtedy wiedziałem, że ja pierdolę, jestem w tak wysokim miejscu że ciekawy jestem, gdzie to dojdzie po prostu. I tyle jeszcze, że nie, nie, nie mam do powiedzenia nic negatywnego. To było zajebiste, super ciekawe i cieszę się, że mogłem się pośmiać po prostu. Nie, nie doszło nigdzie. Dobra, panowie, na sam koniec yy, jesteśmy tuż przed premierą waszego albumu, ale klasycznie zadam wam pytanie, które zadaję właściwie każdemu gościowi w naszym studiu. Czyli co przed wami? Jakie plany na najbliższe miesiące? Muzyczne. Dalej promujemy mnie Ja no. mam niewiarygodny singiel Niewiarygodny singiel. Mm -hmm. Zapamiętajcie sobie. Niewiarygodny singiel 19 września. Bądźcie <laughs> ready. Tak, bądźcie ready, właśnie, bądźcie, bądźcie ready. ready. To, tyle z mojej strony jak na razie. Od ciebie, Łajzi? Ja mam w planach teraz dużo kolaboracji, szczerze mówiąc. Chciałbym trochę odpocząć. Gdzieś Od wy... X Tak, szczególnie. <laughs> Ale... Wiele ludzi zapewne nie Aż. żartuję oczywiście, ale trochę dać sobie na wstrzymanie. Mam też dużo projektów. Mamy też pomysły odnośnie insomni, na jakiś mhm. deluxe, to możemy myślę, że powiedzieć. Trochę podogrywałem, na razie mam skupienie na to, ale jeszcze wracając do tematu Sony, bo mam co do tego ciekawą historię uważam. Ok. Jak przychodziłem wtedy do flighta jeszcze jako klient, to właśnie był zbudowany trochę kultem KX-a. Mhm. <laughs> Zawsze, jak Jerry odpalał YouTube'a, żeby wpisać jakiś bit do pobrania, to odpalał to przez numerem kx z zakładki. Ja bardzo jarałem się muzyką MKX-a i. Oh my chciałem mieć z nim wtedy numer, ale stwierdziłem właśnie, była gadka osony, i powiedziałem, nie, on jest na mnie teraz za duży. <noise> no i gdzie to poszło? Może <noise> no <noise> no do tego, że wydaliście razem cały album i pójdę z tego, co rozumiem. Tak, no. Dużo numerów. YSY, -so -y MKX, dzięki wielkie, że gościliście w Anderze. Ze mną był oczywiście a również Maciej. No, <grym> zapraszamy na bardzo. koncert, który już za godzinę w Niuans Barze. No i do słuchania na streamingach waszej płyty, bo pewnie jak tego słuchacie z odtworzenia, a raczej na pewno jak słuchacie tego z odtworzenia, no to płyta jest dostępna już wszędzie. Tak, tu zapraszamy. Zapraszamy na Spotify.